na najbliższym możliwym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. I na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Proszę zwrócić uwagę, ile pan jest od krawężnika. Czy mógłby pan się zbliżyć do krawężnika wcześniej? No mógłbym, ale... Mógłby pan. Tak, a to jak pan zablokował tramwaj. A nie jest do końca powiedziane, czy tramwaj będzie miał otwarty ruch w tym samym czasie, co my zielone światło. Bo może być coś takiego, że my będziemy mieli czerwone światło, on będzie miał otwarty ruch i wtedy no, my go blokujemy. Gdybyśmy nie mieli innej możliwości, rozumiem, ale możliwość była. Zjechanie wcześniej do prawego krawężnika. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. I ponownie skręcimy w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy tak, jak nam znaki nakazują. Następnie zawrócimy w pierwszym możliwym miejscu.
po zawróceniu skręcimy w prawo na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. I w prawo. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w lewo.
zawrócimy w pierwszym możliwym miejscu. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Pojedziemy w lewo i zatrzymamy się tam, skąd startowaliśmy.